Dzień dobry, kochani. No i co? Koniec wakacji zaraz. Już mamy połowę dzisiaj. Aniołki, 31, ostatni dzień miesiąca lipca. Co wy na to? Przeleciało, nie? Witajcie, kochani, na karcie dnia. Jakoś mi tak smutno od rana, że już koniec tego lipca. Bardzo tak wszyscy czekamy na te światło, słońce. A tu już zaraz sobie wyobrażamy, że znowu jesień zaraz będzie, nie? Kochani, w moim kalendarzu imieniny, przepraszam, Helenki, Ignacego, wszystkiego naj skarby dla Was. Ale dla osób, które obchodzą dzisiaj urodziny, chciałabym złożyć najserdeczniejsze te życzenia. Także solenizanci. Co ja się dzisiaj tak jąkam? Wszystkiego naj, kochani. Dostaniecie ode mnie kartę. I pamiętajcie, kochani, że... O, do wyboru. Ta będzie dla urodzinowych z lewej strony. A z prawej strony będzie dla nas wszystkich. Za łapkę, za fajny komentarz. Patrzcie, jak się fajnie złożyło. Tak pod kolor, nie? Akurat świeczki. Super. No, to się matka dzisiaj postarała, nie? Dzisiaj, kochani, w tarocie będzie ten... No, jak się to mówi? Letnia talia. No tak, niektórzy mają... wielki powrót do pracy, bo kończą im się urlop i trudno będzie, nie? No właśnie, kochani, najgorzej jak się człowiek tak rozleniwi, poleży sobie na plaży, coś tam robi, kąpie się, nie musi ustawiać budzika, nie musi gotować obiadów, aż tu nagle ciach prach. Jas. Pentakli? Nie, król pentakli. I pieniądze trzeba iść zarabiać. No właśnie, trzeba iść do pracy. Nie ma to tamto, kochani. Nie ma to tamto. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Ach, no co zrobić? Co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie? No, chodź tutaj. Zostawmy. Kochani, kto tam przegapił horoskopy, które były w weekend, zobaczcie sobie. Koniecznie sobie zostawcie czas. Zostawcie sobie czas na horoskopy, bo... A jak ktoś nie chce, to są na playliście, na sekcji wideo, także zajrzyjcie sobie. Jeżeli macie jakieś propozycje czytań, to bardzo, bardzo proszę. No i kochani, tak jak obiecałam, na urodziny, na imieniny dostaliście kartę od Archanioła Zadkiela. Brawo wy! Proszę sobie afirmacje pisać, powtarzać, jak lubicie. Poddaję się oczyszczającej mocy fioletowego płomienia. No proszę. Wszystko macie fioletowe. Nawet kubek gdzieś miałam jeszcze fioletowy. Nie wiem, czy mam jeszcze ten swój kubeczek tu gdzieś. Proszę bardzo. Moja facebookowa grupa zna. Także widzicie, wszystko jest pod ręką. Archanioł Zadkiel, co Wam chcę przekazać? Żeby Archanioł Zadkiel pomoże Wam być tolerancyjnym i nauczy Was przebaczać. Archanioł ten działa za pośrednictwem fioletowego promienia, oczyszczenia i przemiany, pomagając uwolnić Ci się od niższych wibracji i wstąpić na wyższy poziom egzystencji. O, jak fajnie. Wyobraź sobie, że stoisz w fioletowym płomieniu i wezwij Archanioła Zadkiela na pomoc. Umieść w płomieniu wszystkie swoje problemy i trudne relacje z innymi, aby odmienić to, co złe. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że jesteście gotowi, by podążać szlakiem światłości. Cudnie. Dla wszystkich, którzy teraz zostawiają dla mnie lajka, napiszą komentarz, czy też zostawią kwiatuszek, serduszko, oto ta karta, niechaj się sprawdzi. Dla Was też, Archanioł, ale Gabriel. Bardzo się cieszę. Chyba jest mi to potrzebne. Możecie sobie afirmacje powtarzać, pisać, jak wolicie. Jestem czystym, świetlistym bytem.
Wyciągnięcie tej karty, kochani, oznacza błogosławieństwo. Poproś Archanioła Gabriela, działającego za pośrednictwem białego promienia, aby obdarzył Cię łaską i oczyszczeniem. To tak jak od naszej świecy Luna biała. Patrzcie, wszystko pod kolor. Czas, byś pozbył się starych wspomnień i zakorzenionych zwyczajów i schematów myślowych, które obniżają poziom Twoich wibracji. Archanioł Gabriel wniesie w Twoje życie ład i dyscyplinę, sprawiając, że wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Możesz także poprosić go o jasność umysłu i radość. Pamiętaj, że jesteś pięknym, jasnym i mądrym bytem duchowym. Twoje prawdziwe ja przysłonięte jest jedynie Twoją cielesną powłoką. Wyobraź sobie więc, że jesteś otoczony czystym, białym światłem. Pozwól swojemu duchowi ujawnić się i ulecieć. No super. No rewelacyjnie. Rewelacyjnie, kochani. Bardzo się cieszę, że mogłam dla Was tak cudowną kartę wylosować. Aż mnie uderzyło. A czy karta dnia będzie również taka sympatyczna, miła? No pewnie. Głupiec. Słuchajcie, przede wszystkim wodniki nam się dzisiaj zaznaczają, bo wodniki do nas ciągną, lgną, dzieci. Dzisiaj postanowimy zrobić coś szalonego, coś nieoczekiwanego. Dzisiaj wpadniemy na nowy pomysł. Dzisiaj będziemy chcieć zacząć nową pracę, iść do nowej pracy, iść do nowego żłobka, przedszkola, do nowej uczelni, zadzwonić, zrobić coś od nowa, zrobić coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiliśmy i nie będziemy patrzeć wstecz, nie będziemy się obracać. Patrzcie, jak on biegnie w przepaść. Nie zastanawia się, czy umie pływać, czy nie, czy jemu się coś stanie, bo jest odważny. I mottem, przepraszam, dzisiejszego dnia będzie odwaga. Jestem odważna. Jestem odważny. Tylko zwróćcie uwagę dzisiaj, czy ta wasza odwaga nie jest popisywaniem się przed kimś. Zwróćcie uwagę, czy to nie zawsze wy się zgłaszacie do odpowiedzi, do zrobienia jakiegoś zadania, czy zostania po godzinach. Jest ktoś też, kto mógłby łącznie z wami wykonać zlecenie, zadanie, pracę. Dzisiaj ja bym zwróciła też uwagę na dzieci. Dzisiaj może być taki dzień, kiedy postanowisz zrobić coś inaczej niż zawsze, czyli pojedziesz do pracy inną drogą, pójdziesz do innego lokalu, zjesz coś innego na obiad, po prostu się odważysz, tak? Masz prawo. Natomiast, kochani, w pracy odważne decyzje, propozycje. Może twój szef właśnie czeka na to, aż się zgłosisz, aż przekażesz, że ty wiesz, że ty możesz, tylko się na przykład do tej pory wstydziłaś, czy wstydziłaś. I karta dzisiejsza chce ci powiedzieć, że ten twój pomysł może nie być od razu przyjęty, ale będziesz zapamiętany, że jesteś aktywna czy aktywny, tak? Bardzo często w tej karcie przedstawia mi się też, kochani, telefon z pracy, gdzie chcą nam powiedzieć, że proszę panią, proszę pana, jutro od 1 sierpnia zaczyna pan nową pracę. Fajne spotkania. Możecie poznać kogoś, kogo nigdy w życiu nie widzieliście, nie spotkaliście. Jeżeli prowadzicie biznesy, to możecie nowe kontrakty podpisać, zatrudnić zupełnie nowe osoby, mieć kontrahentów zupełnie nowych, które dzisiaj do Was przyjdą. Nowe zlecenia, nowe pomysły na te zlecenia. Taka innowacyjność, taka lekkość mi się dzisiaj, kochani, pokazuje.
ale w miłości. Może teraz powiem do dwóch osób, ale powiem tak, z tym waszym chłopem czy babą to po prostu trzeba jak z dzieckiem. Czasami, naprawdę. I powiem tak, nie przejmujcie się. Tak jak dzieci się nie przejmują, mają wszystko gdzieś, że ten lód spadnie, że będziecie brudni i tak dalej, nie przejmujcie się tym. Natomiast kochane single, no możecie spotkać na swojej drodze dzisiaj osobę, której nie znacie i ona wam tak zaimponuje, bo będzie inna. Będzie miała taką dziecięcą radość w sobie, taki wygląd, gdzie będzie wam trudno określić wiek, bo będzie się ta osoba tak lekko zachowywać przy was, jakby już was znała, tak? Spróbujcie, kochani, dzisiaj odważyć się na coś, zrobić coś inaczej. Ja bardzo lubię kartę głupca, jeżeli chodzi o kartę dnia, tym bardziej, że mamy piękne tutaj przesłania od Archanioła Zadkiela i Archanioła Gabriela, który opiekuje się nami, tak? Ja bym tylko uważała na dzieci, bo pod spodem, kochani, mamy troszeczkę takie karty mówiące, że mogą dzieci dzisiaj troszeczkę tam nas okłamywać i mogą przeforsować, daj mama na loda, a tak naprawdę wyciągną więcej pieniędzy, nie? Wiecie, o co chodzi. No. Ci, którzy rozpoczynają, kochani, urlop, poznajecie nowe osoby, jest fajnie, jedziecie w zupełnie nowe miejsce, może znajdziecie właśnie wycieczkę swoich marzeń, czy też wakacje swoich marzeń. Jeżeli dzisiaj wam się taka oferta pojawi przed oczami, to będzie to strzał w dziesiątkę. Skarby, życzę wam fantastycznego dnia. Fakt, że ostatni lipiec, ale będzie dobrze. Jutro też jest fajny dzień, przynajmniej będzie. Życzę wam słonecznego dnia, tak jak na tej karcie, radosnego i niech nam się wszystkim, kochani, darzy. Pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji. Bardzo dziękuję za udostępnienia, bardzo dziękuję za kawusie właśnie. Trzeba sobie kawusie zrobić, to idę. Idę sobie zrobić kawusie. Buziaki dla was. Pa, pa.